Cześć! Ostatni odcinek serii Gravel Maxela nagraliśmy 3 tygodnie temu. Pomyślałem, że fajnie byłoby Was wprowadzić i pokazać Wam gotową ramę, ale przecież Wy zobaczyliście ją na samym początku tego odcinka. Ja zobaczę ją pierwszy raz. Nie mogę się doczekać, chodźcie! Siema! Jest! Cześć chłopaki! Siema! No piękna. Jak? Zobaczcie na te detale. Wow! No, trochę roboty było, co Fenek? Trochę roboty było i też za pierwszym razem, jak mnie pytałeś, co sądzę o tym, wyskoczyłeś z jakimś tam, powiedzmy, małą fanaberią. Przyjąłem to tak luzik, ale w sumie oczywiście, jak to jest z pierwszymi razami, teraz jakbym miał to robić jeszcze raz, to pewnie wolałbym mieć tą opcję. Bo trochę się namęczyłem, no, po prostu. Jako, nie wiem, pasowanie samo wyszło naprawdę super, ale może bym po prostu pomyślał, jakbym drugi raz mógł siadać z palnikiem, gdzie i ile mosiądza tam wlać, żeby po prostu tak. Potem nie stracić było czasu za dużo. Był nadmiar mosiądzu, zawsze lepiej mieć nadmiar i spiłować, ale dużo piłowania było. No tutaj generalnie było tak, nie wiem czy pamiętacie, była spłaszczona ta górna rura, tak żeby była szersza od podsiodłówki, więc ona już sama w sobie schodziła się tutaj lepiej z seat stayami, które też rozszerzyliśmy. Później Franek tutaj dał dużo mosiądzu na tę spoinę, no i było ręczne wyprowadzanie tego, żeby to wyglądało, to pod lakierem będzie wyglądać po prostu jak taki bardzo organiczny Trzymamy kształt. Kciuki, bo niestety lakier weryfikuje tak strasznie to, co widać w gołej ramie, że... Tak samo tutaj bardzo fajnie wyszła ta główka. Główka jest super krótka, bo będziemy mieli amortyzowany widelec, który jest wysoki. Gruba dolna rura, żeby poprawić precyzję sterowania i sztywność przodu. No i tutaj to wszystko się tak ładnie zeszło, że te rury tak jedna w drugą organicznie będą przechodzić. No to jest fajny detal w ogóle. Chyba moja ulubiona... Trochę w sumie ulubiona rama pod tym względem, że jednak te rurki się fajnie przechodzą jedna w drugą, no fajnie wyszło. Kiedy ja widziałem tą ramę wcześniej, ona była już zlutowana, ale zobaczcie jak to wygląda. Przecież ta rama, mimo że jest wykonana ze stali, wygląda prawie jak karbonowa. Weź, nie bluź, nie obrażaj. Wygląda jak stalowa i jest stalowa. No tak. Jakby to było więcej materiału, to te przejścia pewnie mogłyby być jeszcze gładsze. Zobaczymy pod lakierem. Ale założę się, ale piękny detal. Piękny. Założę się, że wiele osób będzie się pytało, czy to jest karbon. Bo takie gładkie przejścia to nie jest... To się nie kojarzy ze stalą, ale... i ludzie, którzy nie są wkręceni, nie wiedzą, że można lutować na mosiąc i tak wykańczać ramy. Często wydaje mi się, że to po prostu jest charakterystyka karbonu. No ale jednak te rureczki są cienkie, no, więc tak ciężko znaleźć ramę, która będzie wyglądała, no tak, będzie miała samo okrągłe przekroje. Gdybyśmy jakoś popłaszczyli te rury hardkorowo i zrobili z tego coś takiego aero, typu jakiś Columbus Max i tak dalej. Pomysł na kolejny projekt. Tak. Zrobić stalówkę, która wygląda jak karbon. Bluźnierstwo. I słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejna rama była wasza, ale ja przyglądam się główce ramy i mam wrażenie, że to jest najlepiej wyszlifowana główka ramy w historii True Low Sightu. Pamiętacie jeden z odcinków, tak, którym tam robiliśmy wspólnie? Poprzeszkadzałem tobie wtedy trochę. Trochę tak, no. Ja nie mogę oderwać od niej wzroku. Jest dokładnie taka, jakbym sobie, na pewno, jakbym na sobie pewno wyobrażał. Jakiś, na pewno jacyś dociekliwi followersi zapytają się, o co chodzi z tą mówką. Ale ona nie jest tutaj przez przypadek. Tak, tak. Nie no, już mówiliśmy o mocowaniu, customowym mocowaniu toreb bikepackingowych, który tutaj będzie. Jeden z punktów mocowania musiał być na podsiodłówce, żeby ustabilizować tę torbę. A jako, że do środka wchodzi sztyca, to zrobiliśmy ten punkt po prostu taki bardziej wystający. Ale godziliśmy się na to. Wiedzieliśmy, że ona tutaj będzie, dlatego że tutaj, dzięki tym slotom, będzie mocowana torba bez wykorzystania pasków. I to jest takie trochę zło konieczne, na które musieliśmy się zgodzić, ale absolutnie nie szpeci to tego roweru. Czy wszystkie trudności, jakie napotkałeś, Franek, przy produkcji tej ramy, to?
No nie, no tutaj to pasowanie też było trochę bardziej problematyczne, bo jednak no ciągle robię to powiedzmy ręcznie, to znaczy tak jak nacinam rurę po prostu górną, tak jakby nie było dolnej i dolną, tak jakby nie było górnej, to samo to łączenie już dopracowywałem ręcznie, no więc to też trochę czasu zajęło. Nie dało się tej rurki tak po prostu włożyć w przymiar, tylko trzeba było go otworzyć, bla bla bla. Także zajęło to trochę więcej czasu niż standardowa rama, ale tak poza tym, no powiedzmy, że no efekt chyba jest wart w sumie tego, bo akurat okolica główki wygląda super, według mnie. Masz tutaj tak, wewnętrzne prowadzenie kabli. Mechanik tutaj będzie płakał, jak będzie przekładał kabelki przez support. No wiadomo, to jest tak, że kable sobie idą w środku i idą całkowicie w środku, czyli również przechodzą wewnątrz mufy supportowej. Jest mufa T47, która daje ci większą średnicę, więc te kable się tam w środku mieszczą, chociaż jest rzeczywiście z tym zwykle trochę zabawy, żeby je tam zmieścić. Dzięki też większej średnicy tej mufy masz większą średnicę łożysk, większe łożyska, czyli bardziej trwałe. Później kabel sobie wchodzi do chainstaya i wychodzi tutaj już przez te nasze customowe takie wyjścia do przerzutki tylnej i do hamulca tylnego. No i chyba tak właściwie poza tym to w sumie jest to rama jak rama, nie? No nie, tył jest jeszcze bardzo customowy, bo chciałeś mieć prześwit, maksymalnie duży prześwit na oponę, natomiast wciąż używamy tutaj korby o rozstawie gravelowym, czyli Q-faktor jest wąski, te korby są dosyć wąskie, co poprawia efektywność pedałowania, natomiast będzie się tu mieścić opona 2,2 czy 2,25. Na 29 cali, czyli tak naprawdę takie koło, standardowe górskie koło tutaj musi wejść. No więc tutaj było naprawdę dużo, dużo atencji przyłożyliśmy do tego, żeby tu wszystko idealnie do siebie później pasowało, czyli żeby wchodziła korba z zębatką 42 i jeszcze, żeby mieściło się to duże koło. Znaczy w ogóle ten rower to jest trochę mieszanka standardów, bo support mamy szosowy 68 mm, ale już widełki są w rozstawie boost, czyli 148. Tak. Także tu wszystko jest trochę poplątaniem. No to jest gravel z główeczką 80 mm pod amortyzator z rozstawem boost, ale wąskim supportem. Także z tyłu góra, z przodu góra, w środku szosa. A to wszystko będzie napędzał kolasz torowy. Chłopaki, zabieram ramę do lakierowania, a wy subskrybujcie, gravelujcie i odwiedzajcie chłopaków w Truth of Cycle. Cześć! A wy też powiedzcie cześć. 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 Cześć.